Zimno. Medytacja w ruchu. Trening PPS-a. Mrozik jest. Widoki piękne. Ktoś mnie zapytał wczoraj o medytację. Jak się nauczyć? Dobre pytanie. Każdy myśli, że medytacja to coś, co wiąże się z klasztorem, choćby Shaolin, godzinami pozycji chińskiej medytuje się nad oczyszczaniem umysłu, czyli na przykład zadaje się pytanie, co to jest nic. Otóż to jest kultura wschodu. My jesteśmy mentalności europejskiej, więc trochę to inaczej jest. Według mnie, gdzie już medytuję dziennie, ktoś powie, a ile medytujesz? Cały czas. Praktycznie cały czas. To, że gdzieś tam w nocy skupiam się na tematach i to tam może trwać, powiedzmy, do godziny, to jest taki troszkę bardziej zaawansowany trening medytacji. A medytacja to jest świadomość swojego jestestwa, ego. Świadomość swojego ja. Jesteś tu i teraz. Jesteś, oddychasz, żyjesz. Do tego jest potrzebna dyscyplina. Zaczyna się od dyscypliny, że chcesz coś zmienić w swoim życiu, swój styl życia. Chcesz, aby to życie było pełniejsze, abyś mógł w każdym dniu, w każdej chwili korzystać z radości, jakie daje ci życie. Proszę, medytacja w ruchu, w takim małym, ciężkim biegu, bo po śniegu, piękne tereny. Natura jest cały czas taka sama. Czy zima, czy lato, ona jest. Ona ma swoje życie, nie narzeka. Cały czas jest i żyje. A my ciągle biegamy, panika, chaos. I ciągle nie mamy swojego miejsca. Nie możemy sobie go znaleźć. Medytacja. Trzeba sobie uświadomić, że jestem. Uświadomić swoje ja. Uświadomić sobie w danym czasie, co jest dla mnie najważniejsze. Budka o prepersa w oddali. Co jest dla mnie najważniejsze, bardzo istotne. Umysł kiedyś porównałem do gąbki. Gąbka zamoczona wodą jest ciężka. I tutaj to jest właśnie to porównanie moje, gąbka jako umysł. A te strumienie wody, które do niej wpływają, ona jakby sączy tą wodę, te strumienie, to są myśli. Ona staje się ciężka, bo tych myśli jest dużo. One napierają. Ciało migdałowate stawiane jest niekiedy niepotrzebnie w stan alarmowy. Nasze zdolności poznawcze kory przedczołowej cały czas tą pamięcią operacyjną analizują z hipokampem, co jest zagrożeniem, co jest istotne. Moje powiedzenie: martwić się zmartwieniem. My często mamy bardzo tą naszą wyobraźnię rozwiniętą, ta nasza imaginacja różnych sytuacji, które jeszcze się nie wydarzyły, a my już uważamy, że one są, jest duża. I cały czas żyjemy w tym niepokoju. Żyjemy w strachu. Cesarzowie tego świata chcą naszego strachu.
chcą niepokoju, lęku. Bo tak to jest stworzone, że jak kiedyś Chrystus kopnął w stragany świątyni, bo miał dość tych świecidełek, handlowaniem i dążeniem do bogactwa. Tak teraz wszyscy, którzy są choćby u władzy i mają możliwości, gdzie te pieniądze leżą, do tego dążą. Okej. Zobaczcie, jak ładnie. O, właśnie moja medytacja w ruchu. Co prawda moje ciało migdałowate gdzieś tam jest w lekkim takim nastawieniu ostrożnym do sytuacji, bo może tu jakieś dziki wyskoczą. Jestem już na moim pierwszym przystanku za chwilę, gdzie zawsze robię sobie jakiś mały trening. I oczywiście jest ta czujność, ale przede wszystkim w tej chwili jest mój pełny relaks. To jest właśnie medytacja. A że jeszcze jest ruch, to jeszcze lepiej. No a przy okazji moja opcja przystosowawcza możliwości organizmu ludzkiego przystosowania się do różnych sytuacji zagrożeń. No mamy zimno, muszę też uważać, żeby nie przeginać. No Monika, wziąłem sobie skarpetki dzisiaj, ale zapomniałem, że letnie. Ale dobra, takie życie. Nic na to nie poradzić. No i wracając do tych medytacji. Trzeba być świadomym sytuacji, która nas znajduje w danym czasie. Jeżeli ktoś nie ma ci zamiaru uciąć łba za godzinę, to czym się masz przejmować? Wszystko można spokojnie rozważyć, przyjąć i załatwić. I ta gąbka, która jest nasączona masami różnych myśli niepotrzebnych, trzeba ją wykręcić. Tak jak weźmiesz gąbkę z wodą, wykręcisz, ona jest później pulchniutka, puszysta. Wchodzę na mój teren, pierwszy przystanek, znaczy biegam i ten. I wtedy ta gąbka jest taka fajna. I dopiero przyjmujesz ty myśli, informacje, które chcesz, żeby one napełniały tą gąbkę, czyli twój umysł, a nie chaos, gdzie wszystko wchodzi i robi ci zamieszanie. Dobrze? Pięknie. Słuchajcie, pięknie. Czy to nie jest piękne? Jestem tu sam. Echo. Jestem. Ja, Janek. Dobra, zrobię kilka technik. Ślady zwierząt są, widzę. Zimno mi jest. Ale tylko w ręce i w nogi. Takie życie. No ale cóż. Trzeba zrobić małą popisówkę treningową. Okropieństwo. Dobrze, to cały czas idzie dalej. Wyprościmy. Zimno mi w ręce, więc muszę... Mam rękawice, co prawda bokserskie, ale jest przerąbane. Dobra, widać mnie. Okej, muszę wam pomachać też. Jest preppers. Jest, jest. Jest. Jest dla was. To ja. Zimno. Jest dobrze. Najgorzej to, co mówiłem ostatnio. Co organizm robi? Broni organów. Więc zaczyna mi blokować dopływ krwi do cienkich naczyń krwionośnych w nogach. Te rękawice, no to nie są rękawice na zimę. W miarę możliwości jest mi w nich ciepło. Ale to nie jest to. Więc ja teraz się troszkę rozgrzeję ćwiczeniami krótkimi. Walka prepersa w sytuacjach zagrożenia w lesie. Ładuje się już. Nie ma tak. I później już normalnie biegnę, bo nie mogę sobie przegiąć pały, jeśli chodzi o czas bycia na mrozie. Dobra. Co by nie było.
szkoła przetrwania. Orły, sokoły, niedźwiedzie. 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 Moc natury jest ze mną. Zimno. Nie, ciepło. Luzik. Orły, sokoły, niedźwiedzie. Orły, sokoły, niedźwiedzie. Orły, sokoły, niedźwiedzie. Dobra, biegniemy dalej. Jest dobrze. Orły, sokoły.